Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, chucpa komunistów. Komuniści mówią, że nie ma czerwonej Ameryki, czyli konserwatystów, nie ma niebieskiej Ameryki, czyli socjalistów, jest jedna Ameryka. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Kiedy wprowadzano telewizję kolorową, no to telewizje potrzebowały, po tym jak były czarno-białe telewizory, to przy kolorach potrzebowali pokazać dwie partie. No i flaga, jak widzicie, ma kolor niebieski, ma kolor czerwony, ma kolor biały. Na całe nieszczęście republikanom, czyli konserwatystom, przyporządkowano czerwony, a socjalistom przyporządkowano niebieski. Także, że republikanie są nazywani czerwoni, no ale to oni nie są czerwoni w sensie sowieckim. No i właśnie Biden wychodzi, no i nie jest jeszcze prezydentem. Prezydentem będzie dopiero, może być w grudniu, kiedy oficjalnie będzie ogłoszone to. Prezydentury w Ameryce nie ogłasza telewizja, nie ogłasza prasa, nie ma czegoś takiego. Po prostu konstytucja mówi, że to kolegium elektorskie w ilości 538 osób jest wyznaczone z każdego kraju, no i głosują wtedy. Także Biden wyszedł, no i mówi, że trzeba uzdrowić, że trzeba uzdrowić społeczeństwo, że trzeba współpracować, no ale to jest jedno wielkie oszukaństwo, to jest jedno wielkie oszukaństwo, dlatego, przez ostatnie 4 lata większość demokratów, szczególnie wszyscy ci w budżetówce, czyli w urzędach państwowych, w wojsku, w policji, no wszyscy urzędnicy w zasadzie i politycy, no to są na garnuszku państwa, czyli to są zasady ludzie, którzy chcą systemu socjalistycznego, no bo oni mają, są rozwinięci, oni są opłacani, dobrze opłacani, pilnują całego systemu. No i całe te środowisko kulturowe, również cały Hollywood, telewizja, radio, no to też są lewacy, ciężko zarabiający lewacy. Sport też z jakiegoś powodu, dobrze zarabiający sportowcy też są lewakami, także najgorzej, no to mają ludzie ciężko pracujący na wsi, no i w miastach, bo ci, co nie pracują, no to mają tą kiełbasę. No i niestety przez ostatnie 4 lata demokraci, socjaliści traktowali Trumpa jako prywatnego, można powiedzieć, wroga. No, trzeba pamiętać, że to 60 parę milionów wybrało Trumpa w 2016 roku. W tym roku wybrało Trumpa ponad 70 milionów ludzi. Do tego można dodać, że po wyborach Trumpa Trump nie był witany oklaskami. Trump nie był witany, nie słuchano go, że trzeba współpracować razem. On był powitany po prostu ruchem oporu. Ten ruch oporu to praktycznie odmówił działania i możliwości pracowania czy sprawdzenia tego, jak Trump może zrobić. No i całe te wyniki oni doprowadzili do tego, że po prostu stanęli po stronie Muhammada Obamy. 4 lata totalnej opozycji, 4 lata po prostu niszczenia konserwatyzmu i Trumpa w szczególności. Członkowie tego ruchu oporu skoncentrowali się na wszystkich frontach. Oni użyli kongresu do tego wszystkiego, użyli biurokracji, użyli środków policyjnych, środki masowego przekazu, żeby przerywać, żeby niszczyć, żeby rzucać kłody pod
pod nogi prawnie i legalnie wybranemu prezydentowi. To była 4 lata makabry. Ostatnie 6 miesięcy, no to nadeszła ta panika. Zrobili z igły widły, tam wszyscy ci demokratyczni gubernatorzy szczególnie. No jest masakra, jest bida przez te zamknięcie. No Trump pośrednio był zmuszony też do ogłaszania, no ale to wszystko, cały ten ruch oporu socjalistyczny złapał to wszystko, no i wystrzelił całą taką kampanię, żeby niszczyć po prostu ład i porządek. W miastach były podpalenia, w miastach były zniszczenia. I to wszystko było pozwalane przez rządy demokratów. Detroit, Portland, Seattle, wszystkie te miasta, Filadelfia, to one wszystkie te miasta, wielkie miasta w Ameryce są prowadzone, większość jest prowadzonych przez demokratów, no i pozwolili, szczególnie, że zawsze mówili, że to są pokojowe protesty. No, pokojowe protesty, kiedy spalane są budynki federalne i tak dalej, no to jest makabra. Hipokryzja tego wszystkiego, no to jest taka, że kiedy ogłoszono w sobotę, kiedy prasa ogłosiła w sobotę, że Biden ma 270 głosów z kolegium wyborczego, no to ludzie tańczyli na ulicach, no ale w wielu miastach, gdzie tam tańczyli, no to oni tańczyli, a z tyłu były po prostu sklepy obite deskami, obite sklejką, czekające po prostu na zniszczenia, tak? Bo biznes wiedział, że komuniści, jeżeli nie wygrają, no to po prostu zaczną niszczyć. No i to jest ta smutna rzecz. Komuniści po prostu mówią tak, głosuj razem z nami, to będziemy tańczyć i śpiewać, możesz śpiewać razem z nami, ale jeżeli głosujesz przeciwko nam, no to spalimy, zniszczymy, splądrujemy i tak dalej, okradniemy. I to jest właśnie ta makabra, to jest ten przekaz, który socjaliści, demokraci dają całemu narodowi, no ale połowa demokratów, połowa, wszyscy demokraci się z tym zgadzają. Alexandria Ocasio-Cortez, która zarabia 180 tysięcy dolarów jako reprezentantka w kongresie, ona powiedziała, że ona chce mieć listę. Ona chce mieć listę ludzi, którzy współpracowali czy działali dla Trumpa. Czyli to są w zasadzie takie listy dla gułagów, tak? To jest, gdzie my osiągnęliśmy. Także jeżeli głosowałeś na Bidena, popatrz się, co Ocasio-Cortez robi. Listy do gułagów, żeby niszczyć, żeby pokazywać, gdzie ludzie mieszkają, gdzie pracują, co robią, żeby po prostu niszczyć ich. No to jest makabra. To nie jest demokratyczne, to nie jest konstytucyjne. To jest po prostu kampania długich noży praktycznie w Niemczech. No nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale te kryształowe noce, no to w sumie są, bo to republikanie po prostu są niszczeni. Tak jak Żydzi byli niszczeni, Polacy byli niszczeni, no to teraz w Ameryce od strzału jest republikanin. Szczególnie jeżeli jest biały mężczyzna, chrześcijanin w średnim wieku, republikanin, no to jest wróg. To jest wróg komunistów, wróg socjalistów. No i ta oferta Bidena, żeby było lepiej, żeby się porozumieć i tak dalej, no to jest hipokryzja, to jest chucpa na resorach. Oczywiście, że Trump i 70 milionów republikanów czuje się oszukanych, no bo w wielu miastach, w wielu stanach, tam matematycznie to się nie zgadza, chronologicznie się nie zgadza, tam zatrzymywali liczenia, głosy się pojawiały znienacka w dziwnych godzinach, przywożone dziwnymi samochodami i tak dalej, no ale 4 lata, nawet jeżeli
jeżeli Sąd Najwyższy nie pozwoli na przeliczenia, jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości nie pozwoli na sprawdzanie tych kopertowych głosowań, no to za 4 lata jednak jest jakieś takie sprzężenie zwrotne. Ludzie zmądrzeją, nauczą się. W 2024, jeżeli Trump byłby wybrany drugi raz teraz, jeżeli by sąd uznał, że to było oszustwo, no to 8 lat Trumpa, no to i tak w 2024 demokraci by przejęli. Także teraz, jeżeli ukradliby w 2020, no to 2024 już będzie inny. Będzie zamiast 70 milionów głosujących republikanów, no to będzie 75 milionów. No i przekręty, te paręset tysięcy ukradzionych głosów już będzie pilnowane, żeby się po prostu nie stało. Te głosowanie kopertowe, no to jest makabra. Pandemia została użyta, żeby zmienić cały system głosowania. Sędziowie demokraci wybierani od lat w tych stanach socjalistycznych, oni po prostu zlikwidowali, czy pominęli całkowicie wymagania wyborcze, no bo tam są pewne reguły, kiedy się głosuje, jak się głosuje, do kiedy się czyta, liczy głosy i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko było przesunięte w kierunku tego, żeby było łatwiej oszukać, żeby było łatwiej zagłosować, żeby po prostu zahachmęcić. No podejrzenia są, czy ktokolwiek się zdecyduje zmienić to, no zobaczymy. W grudniu jest jeszcze czas do grudnia dla kolegium senatorów, elektorów. Zobaczymy, jak to będzie. Republikanie nie zostali odrzuceni przez naród, przez kraj, tak? Bo w 2016 roku 41 głosów poszło w kierunku socjalistów, a w tym roku 15 republikanów weszło do kongresu na miejsce socjalistów, także nawet w tych rejonach, gdzie niby nie głosowali na Trumpa, to jednak zdecydowanie głosowali na konserwatystów. Senat jest w większości, no to jest dopiero trzeci przypadek taki, żeby Senat był odwrotny niż z przeciwnej partii niż prezydent. To jest trzeci raz od 1914 roku. W wielu tych rządach stanowych również dużo republikanów weszło w poszczególnych stanach, także nie jest to te wybory to pokazuje, że jednak ta postępowa komunistyczna polityka partii demokratycznej, no to jednak się nie podoba narodowi amerykańskiemu. No i pokazuje, że jednak partia republikańska musi coś się zmienić. No i trochę się zmieniła, bo 12% czarnych głosowało w 2016 roku. Tylko 8% Meksykanie, hiszpańskojęzyczni z 30 paru procent podniosło się do prawie 38% i tak dalej, i tak dalej. Także te dużo tych mniejszości w Ameryce zdecydowanie głosuje na konserwatyzm. Floryda i hiszpańskojęzyczni, ale Kubańczycy głosują na republikanów. Arizona i tam Nevada, Kalifornia, no to ludzie z Meksyku, hiszpańskojęzyczni, głosują na socjalizm, no bo nigdy go nie przeżyli. No i socjaliści amerykańscy zlasowali im mózgi do tego stopnia, że po prostu uwierzyli.
Cały ten sukces Bidena, no to wygląda na to, że po prostu pandemia, panika, te pompowanie, napierniczanie na Trumpa o tą pandemię, tak jak on by miał cokolwiek do powiedzenia. No smutne jest to, że Pfizer, że firma, która mówi, że ma też swoje szczepionki, dostanie 2 miliardy dolarów na 100 milionów szczepionek w Ameryce, czyli $20 od szczepionki, i to wszystko będzie z podatków podatnika. Oni, czerwone świnie, komunistyczne świnie, wiedzieli już o tym tygodnie temu, no a ogłosili dopiero teraz. To pokazuje, czym i z kim Trump miał do czynienia, tak? Konserwatyści, którzy mogli, Pfizer mógł ogłosić to tydzień temu, czy przed wyborami, no bo oni jednak uzyskali dużo. Państw dostaną 2 miliardy dolarów, oni wydali swoje pieniądze na te badania, tak, także mogą dyktować cenę, jaką chcą. No teraz wychodzi $20 za szczepionkę. No ale to są komuniści. Komuniści nawet w tej firmie farmaceutycznej. To jest nie do ogarnięcia. Banki również są w tej komunistycznej, świńskiej zmowie. Nie przyjmują przelewów na fundusze Trumpa do obrony konstytucji. Także to też jest makabra, żeby bank mówił, kto komu gdzie ma przelewać pieniądze. To jest nieprawdopodobne. Tak jak Facebook czy inne media społecznościowe mówią, co, gdzie ktoś może mówić. No YouTube tak samo. Coś musi się zmienić. Po prostu ta wolność wypowiedzi, wolność słowa jest zabijana. Jest zabijana na naszych oczach. Trumpa nie traktowano jako prezydenta nielegalnego, a Bidena duża część społeczeństwa może, jeżeli by nie doszło do tych przeliczeń i tak dalej, to duża część jednak będzie przekonana, a może nawet udowodniona, że jednak ukradł, i jaka będzie ruch oporu ze strony republikańskiej, trudno powiedzieć, ale na pewno będzie jakaś zmiana. Ludzie republikanie się nauczą i będą inaczej patrzyli na te wszystkie wybory w 2024 roku. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia. Pamiętaj, jeżeli głosowałeś czy głosowałaś na Bidena, to dziewczyny w sporcie będą przegrywały z transgenderami. Zdrowia.